O kurwa! Przyjeżdżaj tu i zdrapuj to teraz, żeś namówił mnie na światełka. Drogie dzieci, nie róbcie tego, a jak to się w ogóle zaczęło, to zaraz wam pokażę. Dobry. Już zaczynasz, czy nie zaczynasz? Nie wiem, jak to... Mam nowy mikrofon i generalnie nie wiem, jak się zachowywać. Dobra. Siema, dawno nie nagrywałem. Wiecie, sprawy zawodowe. Mniejsza o to, już wróciłem. Co myślałeś, że nie będzie nowego odcinka? Zobacz, co kupiłem na AliExpress. Nie pamiętam, ile za to dałem. Niedrogo, stać cię. Na pewno to było jeszcze przed podwyżką paliw. Chociaż może jak wrzucę to, już będzie po podwyżce. Widziałem parę filmów, jak to się tam montuje, nie? Na YouTubie, ale powiem ci młody, że tam nie pokazują wszystkiego, nie? Tylko, że gościu wziął, przykleił i już działa, nie? A tu zobacz, to nie jest taka łatwa sprawa. Tu są jakieś kable. I zobacz. Pa. O. I weź to teraz podłącz, coś to trzeba zdjąć, tą obudowę, nie? No. No i jak ja to teraz dejmę? Narobiło się teraz, bigosu. No jeszcze jakieś psy szczekają. No zawsze jak zaczynam nagrywać, to psy szczekają. Zawsze tak jest. Dobra, mniejsza z tym. Nie przestrasz się, bo nie było mnie jakiś czas, to żeś nie posprzątał. Dobra, zobaczmy, gdzie to można przylepić. Jakaś instrukcja jest? Nie ma. W drugim? Jest instrukcja. Dobra, jest instrukcja. Będzie dobrze. Zobacz, jest instrukcja. Oczywiście po angielsku. Tylko, że ja to od Chińczyka kupywałem. Tu przylep, coś tam. Tu coś gościu pokazuje, jakieś takie fiki-miki. Jeszcze sprawdzać mam, czy prąd jest? To widzę, będzie masa roboty. Ja nic z tego nie rozumiem. To jakieś zabezpieczenie, jakieś kable. Lampka świeci, dobra. Trzeba to odtłuścić. A, czekaj, pokażę ci coś. Trzeba to jakoś tak przykleić. Czego ruszasz tym statywem? Tu nie mogę tego przykleić w tym miejscu, bo wiesz, nie domknę drzwi w ogóle, co dziś się jeszcze zgniecie i co? Nie będzie domykało drzwi, bo... Tu trzeba przykleić. O, zobacz, tu się podklejało. Już ja widzę, jak to się trzyma. To już to podpada. Tak jest. Druga sprawa. Trzeba to odtłuścić. Gdzieś ja tu miałem ten odtłuszczacz. O. Jest. O. Ty zamarznięty. Kisiel się zrobił. Zaraz drugiego poszukam. O, ten jest lepszy. Tamten chyba oszukany był. Ten. Moja mówi, nie wrzucę takich ścierek do prania, bo skarpety się przyklejają. To są dobre ściereczki. Od razu można muchy ściągać i lakier porysować. Ta się nada. Dobra. Działamy. Nie wiem, po co ja to robię. Jak i tak nie będzie działać. Spokojnie, pod spodem też powycieram. No i tak robimy każde drzwi i działamy. Lampka znajduje się tutaj. W Passacie. Nie widzę tu jakichś śrubek, więc chyba wyjdzie tak normalnie. Otworzymy nasz zestaw. Uważaj, bo w gówno wleci. Ten to może się nada. Wyjdzie czy nie? O, już widzę problemy jakieś. Ale tu jest. O, o, wyszło. Ty, tu jakieś kable są. To chyba można wyjąć jakoś, nie? Dawaj, bo lampka się grzeje w łapie. Koniec światła. Jak to połączyć? Ależ to. Weźmiemy, zobaczymy, czy będzie łączyć. Czarny, czerwony. Kolor zielony. A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej.
Czekaj, a jak wsadzimy to nie od dołu, tylko od góry? Ty działa. Trzeba trochę tutaj zdjąć tej osłonki i wepchniemy i będzie dobrze. No! Może tym przeciąć. No teraz to ja noża tu na pewno nie znajdę. Wiecie, u mnie jeszcze remont trwa. Do wakacji. Buty. Ja tu wszystko mam, ale jak szukam czegoś, to oczywiście tego nie znajdę. Ty, no gdzie ja nożyk wsadziłem? To już tu kiedyś były noże. Pudełko tylko znajdziesz. O, tylko takie coś znalazłem. No to trudno, będziemy walczyć z tym. No i dobra. Mikrofon na kablu. Trzeba to troszeczkę, wiesz, poszerzyć, żeby to dalej wchodziło, nie? No może to nie jest pełna profeska, ale jakoś działać musi. Musimy to jakoś tak wsadzić. Ciekawe, czy to można wyjąć. Chyba nie można wyjąć tego. Teraz to trzeba jakoś wsadzić tutaj, do tej dziury. Teraz to już tylko formalność. Ciekawe, czy to będzie się zamykać, ty. Trzeba wymierzyć, żeby dobrze było. No tak, gdzieś, nie? Nawet wyżej. Powiem ci, że to jakoś tak nie wygląda, żeby to się miało dobrze trzymać. Odkleja się. Trzeba czymś przykleić. To tylko na filmie chyba dobrze wygląda. Do tego to by się przykleiło. Co tu się stanęło? Ani na to nie idzie. No tutaj jakby się łapało, nie? No. To można już całe odkleić. Najwyżej nie będzie się trzymać. No będzie się odklejać. Ty czujesz to? Ja cię zaraz przykleję. Kurwa. Nie. Powiem ci tak. Chuj mi strzeli zaraz. Powinno wszystko tutaj działać. Ale klej ten chiński to jest masakra. Idę po jakiś silikon. Mam jakiś klej. Pytanie, czy ja tego nie zepsuję. No! Drzwi trochę uwalone, ale co tam. Z drugimi już będzie szybciej, bo już wiem, o co chodzi. Teraz ścieraj, trzeba to ładnie powycierać. Czekaj, zamknę drzwi. Trochę się przesuwa. O, i co się dzieje? Gówno, nie wiem, o co tu chodzi. Już nie będę dwa dni robił świateł. Przykręcamy teraz to. Zamykamy. I nas tu nie ma. Podobno trzyma natychmiast, a zobacz, ile to schnie. Dopiero na drugi dzień będzie twarde. Ściema jaka. Natychmiast, no, wszystko jest natychmiast. Nie wiem, czy psuć kolejne drzwi. No dobra, ale zaczynamy. Wyciągamy światełko. To prosty temat jest, nie? Rozkładasz. I tutaj trzeba ładnie w dziurkę trafić. Dobra, trochę już jest. Dawaj tutaj bliżej, młody. Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego, więc pasuje wszystko. A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Na koniec roboty to wygląda w ten sposób. To spoko, to zejdzie, nie? To taki jest gumiak, tego nie będzie. O, już się coś odkleiło. Już się coś odkleiło. A to gówno. Czemu to się odkleja? Chyba trzeba lepszy klej. Patrz, już
narobiłem rabombaru. Tutaj, gdzie się najmniej starałem, to najlepiej wyszło. Tu nie chciałem się zagiąć, więc wziąłem po prostu trochę od dołu, będzie mniej. Tak, będzie działać. No i tutaj tak samo, nie? Trochę brudne jest, ale... nie ma co narzekać. Zobaczymy w nocy, jak to wygląda. Jasno to jest, wszystkie kurze gówna widać. No ale nie powiem, dobrze daje. Nawet może za jasno. Zamkniemy. To wiesz, słabo widać, ale te plamy białe to zostaną. Trzeba to jakoś... Może w nocy to przeschnie trochę, wiesz? Mam takie coś do usuwania tego białego, to... Nie będzie tak źle. Póki co działa. Nie no. Jasno to jest. Trzeba mocniej chyba dociskać. I wchodzisz do auta, wiesz, w nocy. Jaki bajer. Za szybko się zmienia, wiesz, ale nie źle. No, buty oświetla dosyć mocno, także nie jest jakoś tam tragicznie. Dyskoteka. Będę w dzień, uwaga. Ty, ale tak powychodziło, widzisz, gdzie ten? Ciekawe, czy to zejdzie. Lepi się jeszcze. Te przerwy to po prostu guma, że tak powiem, zrobiła sobie miejscówkę i tyle. A tu już nie działa. Teraz? Jedno dniówka. Bierz i teraz to zdrapuj. No, gdzieś narobił na bombaru. Zobacz, jak wygląda. Zobacz, tu cały dzień roboty. Bo ci się chciało światełek. Także chińskie światełka nie działają tak, jak powinny. Będziemy to demontować. Powiadam wam, nie kupujcie tego gówno takie. Zobacz, wszystko. Wszystko brudne. O, weź to teraz wyczyść. Zachciało się światełek. To teraz czyść. Dobrze, że nie wyschło do końca. Także... Ale słońce daj tu w cień. O. Także światełka. Także te światełka, to wiesz, nie bardzo się nadają. Lampka. Nie polecam, nie? Chyba, że gdzieś do białego auta nie będzie widać. Te czarne jednak słabe są. Znaczy nie, te białe słabo wyglądają. Drzwi ciężko się domykają i... No może na zimę kiedyś tam założę, ale na pewno nie na lato. Trzeba czyścić. Trochę wyczyściłem.
Moja opinia jest taka, że narobiłem znów bigosu, no to do następnego.